Czy mogę Ciebie o jedną rzecz prywatną podpytać? Oczywiście. Widziałam, że przyszłaś tutaj z panem Grabowskim. Czy Was łączy jakaś zażyłość? Nie przyszłam, a dołączyłam z... Nie zdradzam. Nie zdradzaj. To dobrze, to bardzo dobrze, że nie zdradzasz. Nie zdradzam z kim i nie zdradzam w ogóle. Z Tomem oczywiście mamy wspaniały kontakt, jeżeli chodzi o kontakt tylko i wyłącznie koleżeński. Uwielbiam go. Ma on niesamowity charakter. Ja lubię ludzi, którzy są otwarci, którzy mają naprawdę wysokie poczucie humoru. Tom właśnie taką osobą jest. Jeżeli chodzi o związek, to totalnie not for me, ale jeżeli chodzi naprawdę o kumpla, który Ci zawsze pomoże, który do Ciebie zadzwoni, który zaoferuje Ci w każdym możliwym momencie pomoc, to jak najbardziej Tom. A co jest w nim takiego, że nie chciałabyś mieć z nim związku? Jest kobieciarzem. Dziękuję bardzo. Jest kobieciarzem. Ja już, słuchajcie, swoje przeszłam. Ja już tylko teraz po prostu spokój, włóczka, książki, harmonia. Tylko to mnie interesuje. A tobie życzę spokoju i wiele inspiracji, żebyś złapała na tym Bali i wróciła do nas jak torpeda w przyszłym roku. Dziękuję pięknie. Okej.